Zapraszamy radnych obecnych tutaj razem z nami na płycie rynku. Panie Adamie, zapraszamy tutaj do nas. Jest z nami jeszcze jeden ważny gość, którego pan burmistrz zaprasza. Drodzy Państwo, bardzo niewiele, zaledwie kilka dni dzieli nas od Wigilii, od dnia, który ma niezwykłą moc. Moc godzenia ludzi, moc czynienia czy malowania uśmiechów na twarzy, moc czynienia dobra. Wykorzystajmy, drodzy Państwo, ten dzień właśnie do tych celów. Malujmy uśmiech na twarzy drugiego człowieka, podawajmy mu dobro na tacy, sprawmy, żeby przeżywanie Wigilii było dla niego przyjemnością. Bo jak mówią niektórzy, jaka Wigilia, to taki cały nowy rok. Więc starajmy się być lepsi dla siebie niż normalnie, ponadstandardowo. Starajmy się o to, żeby było dobrze. Drodzy Państwo, zdrowych, radosnych świąt. Świąt, które przyniosą wiele dobra, które pozwolą na przesłonienie przyjęcie tych wszystkich dobrych wibracji, które płyną od nas z nieba. To Pan Bóg zsyła dla nas swojego Syna, aby świat zbawić. Ale jakąś cząstkę z siebie musimy dać wobec powyższego, drodzy Państwo. Ja już o tym mówiłem, a powtórzę. Wszystkiego dobrego dla każdego z Państwa. Zanieście to przesłanie do swoich domów. Podzielcie się tym przesłaniem ze swoimi rodzicami, ze swoimi najbliższymi sąsiadami, których tutaj po prostu nie ma. Natomiast ja z całego serca powtórzę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Bochni, żeby się to miasto rozwijało, a twórzmy to wszystko razem wspólnie. Dziękuję za uwagę. Panie burmistrzu, panie radni, szanowni państwo, drodzy goście, przed nami święta Bożego Narodzenia. Życzę wam wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, radości z bycia razem. Cieszy nas, że jest was tu tak wielu. Poprzez tą swoją obecność pomagamy również tym, którzy tej pomocy potrzebują. Szanowni państwo, życzę na progu nowego roku również spełnienia wszelkich marzeń i planów, tych prywatnych, zawodowych i dużo, dużo zdrowia. Drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć. Z całą szczerością i wielkim sercem chciałbym podziękować ochronce boheńskiej, pani dyrektor Grabasz, jej współpracownikom, wychowawcom, ale też dzieciom podopiecznym ochronki za zorganizowanie tego przedstawienia, które mieliście Państwo okazję obejrzeć, a które niosło bardzo piękne przesłanie, typowo bożonarodzeniowe, oraz za zorganizowanie tej loterii, która, jak widzę, cieszy się ogromną popularnością. Uczestnicząc w niej, biorąc w niej udział, drodzy Państwo, przyczyniacie się do sfinansowania wielu godnych celów. Namawiam do wzięcia udziału, jeżeli ktoś jeszcze z niego nie korzystał. I miejcie Państwo świadomość tego, że czynicie tylko i wyłącznie dobro. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A teraz aniołki z Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka, poproszę tutaj na scenę, żeby przekazały opłatki. Gdzie mamy te piękne nasze aniołki? Już się zbliżają. Opłatki przekażą tutaj panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi, gościowi. Będzie możliwość połamania się opłatkiem. Kto tylko ma ochotę, zapraszamy, zachęcamy.
Tutaj trwa składanie życzeń. Składanie życzeń może być na scenie i poza sceną. A pod sceną, proszę Państwa, powoli będą się przygotowywali nasze kolejne utalentowane osoby. Tutaj aniołki schodzą na płytę rynku. Przekazują opłatki. Jak ktoś tylko czuje potrzebę, zachęcamy. Można wziąć od aniołków opłatki, można się podzielić, życzyć dobrych życzeń. Proszę Państwa, teraz przygotowują się koło nas mali artyści, dziewczynki, chłopcy. Stoją już pod sceną, nie mogą się doczekać. Z przedszkola numer 1 w Bochni. Właśnie nie widzę, jak się chodzi.